Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na naszej zdalnej konferencji prasowej dotyczącej badania edukacja zdalna w czasie pandemii. Czekamy jeszcze dosłownie minutę, dwie, aż wszystkie osoby dołączą do spotkania i zaraz będziemy zaczynać. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie na naszej telekonferencji. Dziękujemy i cieszymy się, że tak wiele osób i szczególnie tak wiele znajomych twarzy, można tak powiedzieć, ników na czacie jest dzisiaj z nami. Nie ukrywam, że jest to dla nas sytuacja zupełnie nowa, prezentowanie wyników badań w ten sposób. Bardzo chętnie byśmy Państwa zaprosili na jakieś sympatyczne spotkanie w Warszawie, ale myślę też sobie, no właśnie w Warszawie, że zaleta tej sytuacji jest taka, że w internecie jesteśmy wszyscy w tej samej odległości. Mam nadzieję, że ta formuła spotkania jest z kolei dużo bardziej wygodna i sprawiedliwa dla osób spoza Warszawy i bardzo się cieszymy, że Państwo są z nami. Ja wczoraj wieczorem oglądałem sobie wystawę w nowojorskim Muzeum MoMA, gdzie kuratorka opowiadała o fotografii Dorotei Lange siedząc w pokoju gościnnym u swoich starszych rodziców i co chwilę ktoś jej przerywał, a to chodziła zmywarka, a to jej starszy ojciec przeszedł w kadrze i przyznam, że wydało mi się to dosyć urocze, że poważna instytucja jak MoMA w ten sposób prezentuje sytuację, w której największe instytucje pracują niejako z domu, więc ja także nadaję dzisiaj do Państwa spod radomskiej wsi, gdzie w tym momencie jestem z rodziną w naszym domu letnim. Jest to też miejsce, gdzie działa nasza rodzinna szkoła. Dwie moje córki w tym momencie uczestniczą w lekcjach. Mówię o tym, bo w tej sytuacji jest w Polsce obecnie kilka milionów dzieci, kilka milionów rodziców i kilkaset tysięcy nauczycieli, bardzo, bardzo duża część Polaków. I to, co my postanowiliśmy zrobić, to spróbować trochę tą sytuację opisać i zbadać. Od czasu, gdy ogłoszono zamknięcie szkół i czas pandemii, to już prawie dwa miesiące temu, trwa w Polsce wielki eksperyment edukacyjny i wydaje nam się, że ciągle nam brakuje wiedzy na temat tego, co się dzieje. A ta wiedza jest niezbędna, żeby dobrze reagować, żeby dobrze konstruować edukację na czas pandemii. Przeprowadziliśmy więc bardzo szybkie badanie. Jedno z, mamy nadzieję, serii dalszych badań. Udało nam się w kilka tygodni uruchomić zespół badawczy, który przeprowadził ankietę na próbie 1000 nauczycieli i wykonał pogłębione wywiady z kilkunastoma nauczycielami, których celem było jeszcze dokładniejsze zrozumienie sytuacji. Wyniki tego badania Państwu dzisiaj przedstawimy. Jest to badanie o tym, jak radzą sobie nauczyciele w tej sytuacji, jakie są ich główne potrzeby, jakie są ich przeszkody, jak można im pomóc. Mamy ze sobą, mamy na tym kolu nasz zespół badawczy,
Jest z nami Magda Biernat, która jest kierowniczką całego badania i koordynatorką w Centrum Cyfrowym. Magda jest też dyrektorką zarządzającą naszej organizacji. Mamy dwójkę badaczek, które zaprezentują wyniki. Jest to Maria Wierzbicka, socjolożka, antropolożka, która współpracuje z nami od lat. Jest też, zajmuje się też badaniami rynkowymi w Agencji Badawczej IQS. Drugą badaczką jest Anna Buchner, która również i w takim tandemie z Marią z nami działa od lat. Anna też pracuje w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL-PAN, jest socjolożką i antropolożką współczesności. Obie nasze badaczki specjalizują się zarówno w metodach ilościowych, jakościowych i bardzo się cieszymy, że mamy to takie złożoną perspektywę. Mamy też z nami dwie osoby reprezentujące organizacje, które są partnerami tego projektu, jednocześnie są ekspertkami od edukacji cyfrowej i w ogóle od edukacji, które poprosiliśmy o komentarz. Agata Łuczyńska jest współzałożycielką i prezesą Fundacji Szkoła z Klasą, a Magdalena Fac-Kirtladze jest socjolożką i badaczką pracującą w CEO, specjalizuje się w socjologii edukacji, też zajmuje się socjologią zdrowia i obie one pod koniec opowiedzą, jak one widzą wyniki badania. Więc plan spotkania jest taki, najpierw przedstawimy wyniki, potem będziemy mieli trzy komentarze z trzech partnerskich organizacji uczestniczących w projekcie. Potem będziemy mieli czas na pytania i odpowiedzi. Ponieważ zaprojektowaliśmy tą telekonferencję na stosunkowo krótki czas, jednej godziny, pomyśleliśmy, że tak najlepiej będzie można wykorzystać czas nas wszystkich, to niestety nie mamy czasu, by skutecznie porozmawiać, szczególnie w tak dużym gronie. Przyznam też, że nie jest łatwo wymyśleć, jak w tyle osób rozmawiać. Wymyśliliśmy więc taką formułę, zapewne nieidealną, ale mamy nadzieję, że się sprawdzi. Widzieliśmy też ją na innych telekonferencjach, że prosimy Państwa o zgłaszanie pytań i uwag na czacie. Mamy dwie osoby z naszego zespołu dodatkowe, Ole Janus i Katarzynę Werner, które będą obsługiwać czat i pomogą nam uporządkować pytania i zebrać je w taki sposób, żebyśmy sprawnie na nie odpowiedzieli. I jeśli się okaże, że temat jest gorący, że warto o nim dyskutować, to może po prostu też pomyślimy o tym, czy nie powinniśmy zorganizować jeszcze osobnego jakiegoś spotkania z zainteresowanymi osobami. To chyba wszystko, możemy już zaczynać. Raport jest też dostępny online pod koniec i też już w trakcie na czacie pojawia się link do raportu. Będziemy, mam nadzieję, że przeczytają go Państwo i znajdą go Państwo ciekawym materiałem, że będzie on przydatny także dla wszystkich działań, które Państwo realizują obecnie na rzecz systemu edukacji w Polsce. Dziękuję. Dzień dobry, to jeszcze ja tylko powiem, ponieważ będę tutaj takim głosem z offu, proszę się nie dziwić, będę troszkę pilnowała czasu. Nazywam się Ola Czetwertyńska i zajmuję się otwartą edukacją w Centrum Cyfrowym, więc też będę starała się tutaj koordynować, kto mówi, a na kogo przychodzi kolej. I teraz będzie taki moment właśnie, że połączą się z nami nasze badaczki, więc będę potrzebowała chwilkę tutaj taką organizacyjną. A ty, Alku, jak możesz, to wyłącz swoją kamerę. Dobrze. Mam nadzieję, że Ania i Maria już są z nami. Jestem, Ania. Dzień dobry, jestem. Witam Państwa. Świetnie, to zapraszam. To zaczynamy. Ania, startuj.
Proszę Państwa, na samym wstępie chciałyśmy powiedzieć, że mamy nadzieję, że tym wystąpieniem zachęcimy Państwa do zapoznania się z raportem, bo zostałyśmy poproszone o tym, żeby naprawdę w żołnierskich słowach i sprawnie i szybko opowiedzieć o czymś, co jest dużo bardziej rozległym tematem i ciekawszym. Tak jak mówił Alek, badanie było realizowane w kwietniu. Zaproszenie do badania, do uzupełnienia ankiety z pytaniami otwartymi zostały wysłane do nauczycieli szkół podstawowych, zarówno państwowych, społecznych i prywatnych. Dostałyśmy odpowiedź od 984 nauczycieli. Następnie przystąpiłyśmy do analizy materiału i analizując przede wszystkim pytania otwarte i z tych pytań otwartych, gdzie też pytałyśmy wprost nauczycieli o tym, co jest dla nich największą trudnością, problemem w tej całej sytuacji, wyłoniłyśmy najważniejsze kwestie, które pogłębiłyśmy w wywiadach jakościowych. Tych wywiadów było tylko 10, ale to ze względu na po prostu ograniczenia tego, żeby sprawnie zakończyć tą procedurę badawczą, ale chętnych nauczycieli, którzy byli gotowi uczestniczyć w badaniu dalej i którzy zostawili swoje maile, było dużo, dużo więcej. I na samym wstępie chcemy powiedzieć taką rzecz, która nam się wydaje bardzo ważna. Z analizy tego, zwłaszcza tego pytania otwartego, ale też w ogóle całej ankiety, proszę brać pod uwagę, słuchając też całych tych wyników, że to jest sytuacja, na którą nauczyciele jakby nie byli przygotowani, to było dla nich ogromne wyzwanie, zarówno ze względu na problemy techniczne z łączem, z internetem, z komunikacją, z nauczycielami, z dyrekcją, jakby problem naprawdę bardzo złożony, gdzie trzeba było po prostu podjąć rękawice i się z nim zmierzyć. Co wydaje nam się ogromnie ważne, aż 85% nauczycieli, którzy brali udział w tym badaniu, nie miało wcześniej żadnych doświadczeń z edukacją zdalną. A ci, którzy mieli, to 15%, co też jest szalenie istotne, jako w pytaniu otwartym, jak wyglądała ta edukacja zdalna, pisali o indywidualnych konsultacjach z uczniami, o swoim udziale jako uczestnicy w webinariach albo szkoleniach, albo jak mówiliśmy, metodzie wspomagającej lekcje. A zatem tak naprawdę nie była to edukacja zdalna w takim wymiarze jak obecnie, to znaczy aktywnego uczenia całej klasy, większej grupy większej grupy dzieci. I co też niebywale istotne, nawet tak niewielkie doświadczenie z edukacją zdalną, nawet właśnie jako uczestnik edukacji zdalnej jakiegoś webinaru, ma pozytywny wpływ na to, jak nauczyciele samooceniają się, jak im idzie ten proces. To znaczy ci, którzy to doświadczenie jakiekolwiek posiadali, oceniali się wyżej niż ci bez doświadczenia. Nie jest to oczywiście wielka różnica, ale naszym zdaniem jest to znaczące. Jak Państwo widzicie procentowe zestawienie największych głównych problemów nauczycieli? Przygotowując ankietę, zidentyfikowaliśmy te problemy, które właśnie w rozmowach z nauczycielami, ale także z rodzicami, tematy problematyczne. Prosiliśmy nauczycieli o to, żeby zaznaczyli, na ile jest to problem, z którym się borykają. Oczywiście ta tabela jest dostępna w raporcie, tam będziecie się Państwo mogli z nią zapoznać, natomiast przechodzimy do już omówienia tych problemów. Problem z dziennikiem elektronicznym, który w pewnym momencie był takim problemem jakby bardzo medialnym, że Librus padł i w związku z tym edukacji zdalnej prowadzić się nie da. Jak widzicie Państwo, 71% nauczycieli wskazało, że nie ma z dziennikiem elektronicznym problemów, jak również wydaje nam się, że to jest taki ciekawy przykład pokazujący, że jeżeli jakieś narzędzie jest znane, to rozszerzenie pewnych funkcjonalności nie było dla nauczycieli problematyczne, a jednak w większości polskich szkół, w znacznej większości te dzienniki elektroniczne bądź Librus bądź jakiś inny funkcjonują. Problem z brakami sprzętowymi. Jedynie 10% badanych wskazało to jako swój główny problem.
w realizacji edukacji zdalnej. Ale co się okazało? Analiza odpowiedzi na pytanie otwarte, w którym pytaliśmy nauczycieli, jak można byłoby im pomóc, wskazuje, że to nie jest tak, że oni mają ten sprzęt i brak sprzętu nie jest dla nich problemem. Oni po prostu robią wszystko, żeby tą edukację zdalną prowadzić i żeby i na własną rękę, niejednokrotnie samodzielnie inwestując w ten sprzęt, po prostu organizują go sobie, krótko mówiąc. Dużo większym problemem są braki sprzętowe uczniów. 36% nauczycieli wskazuje braki sprzętowe uczniów jako główny problem z edukacją zdalną. I to są oczywiście braki sprzętowe wynikające z jednej strony z sytuacji materialnej rodzin. Często jest tak, że komputer, który wykorzystywało do tej pory dziecko, stał się teraz narzędziem pracy w trybie home office rodzica. To jest w ogóle też często wskazywany temat takiego konfliktu interesów, który się pojawia. Trochę właśnie tego, jakby co jest priorytetem, nauka dziecka czy praca rodzica. To jest również problem rodzin wielodzietnych, w których po prostu nie ma sprzętu, który można by rozdysponować pomiędzy wszystkie dzieci. I problem rodzin ubogich, rodzin dysfunkcyjnych, romskich lub uchodźczych, gdzie sprzętu brak, a niestety ten system jakby wsparcia ze strony gmin niejednokrotnie nie działa tak efektywnie, jakby się tego oczekiwało. Bardzo istotnym problemem jest też problem z łączem internetowym. 12% nauczycieli wskazało to jako swój główny problem, a 38% wskazało jako główny problem z łączem internetowym uczniów. I teraz co istotne, tutaj ten rozkład, który widzicie Państwo na dole, że spośród tych, którzy wskazali jako główny problem swój własny problem z łączem, 40% nauczycieli, którzy tak odpowiedzieli, pochodzi z miejscowości poniżej 10 tysięcy mieszkańców i podobnie wśród tych, którzy wskazali problem uczniów z łączem, 43% pochodzi z miejscowości małych, poniżej 10 tysięcy mieszkańców, więc jest to sytuacja, w której rzeczywiście jakby widzimy, że uczniowie ze wsi i z małych miasteczek, w których po prostu ten internet nie jest stabilny, tracą i zdecydowanie jakby są, jakby mają trudniej z tym procesem. Kolejnym problemem, o który pytaliśmy, jest problem też z kontaktem z rodzicami. Co prawda niewiele osób, bo zaledwie 8% wskazuje go jako główny, ale już jako kwestię problematyczną aż 40% nauczycieli. I co tutaj jest bardzo istotne? Ten problem może mieć bardzo skrajne oblicza. To znaczy, z jednej strony są to rodzice dysfunkcyjni często, którzy nie są w stanie, albo po prostu nie chcą, albo nie mogą zapewnić dzieciom warunków do edukacji zdalnej, choćby nawet w postaci bycia tą pośrednikiem pomiędzy uczniem i nauczycielem, osobą, która wydrukuje jakiś materiał, udostępni sprzęt, zapewni połączenie. Ale z drugiej strony są też rodzice, którzy w momencie, w którym stali się jakby siłą rzeczy istotnymi partnerami edukacji zdalnej, mają takie poczucie, że mogą zadawać nauczycielowi pytanie, mogą zadawać ich dużo i mogą je zadawać o każdej porze, kiedy to dla nich jest wygodne. Tutaj na tym slajdzie znajduje się cytat, który jest niebywale wymowny, opisując sytuację nauczycielki, która odebrała telefon ze szczegółowymi pytaniami o zadanie, które wysłała swoim uczniom o godzinie 6:17 przed Wielkanocną sobotę, co dość dobrze jakby pokazuje, jakiego typu to mogą być natarczywe kontakty. To nie koniec kwestii związanej z rodzicami. W obrębie jednej klasy często nauczyciele stykają się z takim problemem, że oczekiwania rodziców są niejednorodne, a wręcz czasami, mówiąc wprost, sprzeczne. To znaczy jedni rodzice mają poczucie, że to, czego wymaga nauczyciel i to, co prosi, to jest zdecydowanie za dużo i oni nie chcą być tak obciążeni. I w drugą stronę są rodzice, którzy bardzo się cieszą w momencie, w którym dziecko ma dużo zadawane, jest prowadzona lekcja online i traktują to jako odciążenie rodzica. No i naprawdę to nie jest prosta decyzja wyrównać, sprostać
tym sprzecznym oczekiwaniom i na coś się zdecydować. I to jest istotne, żeby mieć świadomość tego, że to jest też problem, z którym nauczyciele muszą się w tej całej sytuacji mierzyć. Porozumienie z dyrekcją i nauczycielami to w tej chwili już nie jest taki problem, ale jakby ze względu na sam początek edukacji zdalnej jest to rzecz, o której też koniecznie chcemy w tej chwili powiedzieć. Z tego, co pisali nam nauczyciele w pytaniach otwartych, niebywale istotnym momentem tego, jak w tej chwili wygląda w ich szkole edukacja zdalna, był sam jej początek. I to, czy znalazł się lider, który podjął decyzję o tym, jak ona ma wyglądać i w pewien sposób w obrębie danej placówki edukacyjnej wziął za to odpowiedzialność. To nie zawsze musiał być dyrektor, to mógł być wicedyrektor albo jakiś nauczyciel o szczególnie wysokich kompetencjach w tym zakresie oddelegowany do tego, ale ewidentnie ci, którzy pracują w takich szkołach, gdzie taki lider się zna, mieli poczucie, że otrzymali wsparcie, ta edukacja idzie sprawnie, nie chaotycznie i jakby w zaistniałych okolicznościach jest naprawdę dobrze. Jakby nie muszę mówić, co pisali ci, u których tego lidera zabrakło, no było to po prostu dużo trudniejsze doświadczenie ze względu na to. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która też jest problemem, to jest organizacja klasy w domu i warunków do uczenia z perspektywy nauczyciela. Bardzo istotne jest to, że bardzo wielu nauczycieli to też rodzice. Rodzice małych dzieci albo rodzice dzieci, które również w tym czasie mają łączyć się i wykonywać swoje zadania szkolne. Jak mają Państwo taką możliwość, to zachęcam szybko do przeczytania tego cytatu, który jest z boku tego slajdu. On jest bardzo poruszający i w pewien sposób doskonale obrazuje to, na czym ten problem polega. I oczywiście jakby jest to rzeczywistość, z którą można sobie poradzić, ale to naprawdę nie jest łatwe i może generować sporo trudności i aż 19 osób wskazało ten problem jako swój główny. Problem z obsługą narzędzi. Deklaracji z ankiety, jedynie 9% badanych nauczycieli wskazało, że jest głównym problemem ich brak kompetencji, jeśli chodzi o narzędzia, na których teraz przyszło im pracować, a 48% deklaruje, że nie ma z tym żadnych trudności. To jest też bardzo związane z tym, o czym wcześniej mówiła Ania, to znaczy z takim systemem samopomocy, który się wytworzył w związku z tą sytuacją. I wielu nauczycieli mówiło o tym, pisało o tym w ankiecie, odpowiadając na pytanie otwarte, ale też w wywiadach to bardzo wybrzmiało, że w tej chwili rzeczywiście samopomoc i wspieranie się w gronie nauczycielskim jest niezwykle istotne i rzeczywiście pomaga nauczycielom mniej kompetentnym. Po prostu nauczyciele, którzy mają te kompetencje i nauczycielki, wspierają swoich często starszych kolegów i koleżanki, tłumacząc im, udostępniając tutoriale, łącząc się z nimi po prostu też na takie próbne lekcje, jakoś te narzędzia opanować. Większym problemem są, nie wiem co się stało, bo nie mogę zmienić slajdu. O teraz. Większym problemem jest problem z obsługą narzędzi przez uczniów i rodziców. I dotyczy to uczniów klas 4-8, którzy już mają informatykę i niejednokrotnie są posiadaczami na przykład smartfonów. Badani zwracali uwagę, że bardzo często wiele problemów wynika z tego, że dzieci nie potrafią założyć skrzynki internetowej, że nie potrafią czytać maila, że to nagle oni są tymi osobami, do których rodzice, jak właśnie we wspomnianym przykładzie o 6:17 w Wielką Sobotę, dzwonią rodzice też z prośbą o rozwiązanie problemów technicznych. Co jest największym problemem? 47% wskazało to jako główny problem, 41%, że jest to problematyczne. Czasochłonność. Czasochłonność, wyjście z ram czasowych, które normalnie nauczyciele wiedzą, ile godzin mniej więcej przygotowują się do lekcji, ile czasu spędzają w szkole. W tej chwili jakby to, że muszą się właśnie samokształcić z nowych
narzędzi, że muszą niejednokrotnie wymyślać nową metodykę, dostosowywać metodykę nauczania do edukacji zdalnej, łączyć różne metody edukacji zdalnej, co zaraz Państwo zobaczycie, że zazwyczaj robią, i też właśnie to otwarcie się na kontakt z uczniami i nauczycielami w takiej skali, jakiej wcześniej nie było, sprawia, że ten problem jest największy i najbardziej jakby dojmujący, jeśli chodzi o nauczycieli. To slajd, bo to jest też odpowiedzią na ten problem z czasochłonnością. Proszę zobaczyć, to są wysokie procenty przy tych metodach, z które nauczyciele korzystają, prowadząc swoją edukację zdalną. To, mówiąc w skrócie, oznacza, że większość z nich posiłkuje się paroma metodami i łączy je, wychodząc jak najbardziej naprzeciw uczniom. Same te znajdujące się po środku indywidualne konsultacje dość dobrze działają na wyobraźnię, jakby ile to czasu zajmuje odpowiedź nawet na krótkiego maila, krótką wiadomość SMS albo na Messengerze, a wielu nauczycieli naprawdę otworzyło wiele kanałów komunikacji, żeby odpowiadać na potrzeby swoich uczniów. Pytałyśmy też to tylko szybciutko, co jest na tym slajdzie, jakie inne metody wykorzystują swoi nauczaniu nauczyciele. Ta chmura tagów pokazuje te metody, o które myśmy wprost nie pytały. I podsumowując jeszcze jedną rzecz, która wydaje nam się bardzo ważna. Ta regulacja dotycząca funkcjonowania szkół mówi, regulacje mówią o kształceniu na odległość, nie mówią o prowadzeniu zdalnych lekcji, a mimo to aż 27% nauczycieli traktuje tą metodę, wskazuje jako swoją główną, a 30% jako metodę, którą się posiłkuje. To też naprawdę pokazuje, naszym zdaniem, że jest to chęć wyjścia jak najbardziej w stronę ucznia. Wcześniej te problemy, które omawiałyśmy i prezentowałyśmy, to były problemy, o które myśmy też wprost pytały w ankiecie. A to są problemy, które ujawniły się w trakcie analizy tego pytania otwartego, i tutaj zaprezentujemy te z nich, które są najważniejsze. Specyfika 1.3. Nauczyciele wprost mówili o tym, że to są klasy, w których edukacja zdalna jest szczególnie trudna. Tutaj szczególnie istotne jest to, jaką rolę odegra rodzic, czy będzie mógł wydrukować materiały, czy będzie mógł pomagać. Tu szczególnie ujawnią się różnice też między dziećmi po tym czasie. No i też tutaj szczególnie istotny jest też często ten kontakt, to, żeby po prostu zobaczyć i poprawić tą kaligraficzną kreskę albo tego typu inne zadania. Problem dzieci z orzeczeniami. No tutaj podobnie na kwestia. Albo w domu dziecko z orzeczeniem ma rodzica, który jest gotowy na czas edukacji zdalnej stać się nauczycielem wspomagającym, nazywając rzeczy najbardziej wprost i po imieniu, i towarzyszyć swojemu dziecku w tej edukacji, mierząc się ze wszystkimi jego trudnościami, choć często jakby mimo wszystko profesjonalnie nie został do tego przeszkolony. Albo po prostu rodzic nie może, nie chce, nie czuje się, żeby stanąć na wysokości zadania. No jakby proszę sobie wyobrazić, jakie będą różnice tutaj między dziećmi. I to nie chodzi tylko o dzieci orzeczeniowe, ale też dzieci posiadające specyficzne trudności. Choć warto zauważyć, że nauczyciele też wskazywali, że są uczniowie, dla których właśnie paradoksalnie ta edukacja zdalna, odcięcie od klasy, pomaga im lepiej rozwinąć skrzydła i swój potencjał. No i rzecz, na którą nauczyciele bardzo często zwracali uwagę, że dla dzieci to jest super trudna sytuacja. Oni mają tego świadomość, że dzieci jeszcze bardziej niż dorośli są odcięci nawet od możliwości wyjścia do sklepu i zrobienia zakupów. Nie mają takiej łatwości komunikacyjnej, omówienia tego problemu z innymi, ze znajomymi, kolegami, koleżankami bardzo często. No i nie mówiąc o dzieciach z domów w różnym stopniu dysfunkcyjnych, dla których szkoła była bezpiecznym azylem, miejscem, gdzie otrzymywały wsparcie, czuły się bezpiecznie. Ze względu właśnie na te problemy psychologiczne dzieci i na perspektywę dzieci i uczniów, nauczyciele, to jest bardzo istotne, nie ze względu na siebie, nauczyciele mówili o tym, że czują potrzebę rozluźnienia podstawy programowej, że w tym momencie
ciśnięcie, żeby iść równo z podstawą programową jest ze szkodą dla uczniów i że to jest po prostu sytuacja, w której w pełni nie powinno być takiej presji, żeby musiano ją w pełni realizować. Nie tylko uczniowie borykają się z problemami psychologicznymi, ale to badanie w sposób naprawdę dobitny ujawniło, że wsparcia psychologicznego w obecnej sytuacji potrzebują również nauczyciele. Oni są poddani olbrzymiej presji. Chodzi o tempo pracy, chodzi o mierzenie się z różnymi wyzwaniami, o których mówiłyśmy wcześniej. Chodzi też o to, że przyjmują na siebie frustracje uczniów i rodziców. To oni są taką pierwszą, że tak powiem, pierwszym frontem, gdzie rodzice właśnie adresują swoje pretensje i frustracje, również, jak również dzieci. Wiele osób i w wywiadach, i w odpowiedzi na pytanie otwarte, gdzie zadaliśmy pytanie o to, jakiego wsparcia by oczekiwali, wskazywało, że oczekiwaliby w tym momencie wsparcia psychologicznego przede wszystkim. Ja tylko kolejnym tak problemem. Obiecałam, że dam znać 5 minut. Dobra. Dając znać. Dobra, dzięki. Problemem dla nauczycieli jest również kwestia oceniania. Po prostu jest dla nich oczywiste, że niektóre prace, które otrzymują od dzieci, nie są wykonane samodzielnie i jest to duży dylemat, jak dać znać, że ma się świadomość tego, że dziecko napisało tą pracę przy wsparciu członków rodziny. I jest to znowu właśnie problem z komunikacją z rodzicami, ale też no właśnie problem tego, jak wybrnąć z tej sytuacji. Kiedy dziecko ściąga, wiadomo, co zrobić i zostanie na tym przyłapane. Tutaj jakby nie ma narzędzi umożliwiających weryfikację tego tak naprawdę. Kolejną bardzo, bardzo ważną sprawą jest obawa o hejt i konsekwencje prawne prowadzenia zajęć online. Nauczyciele boją się, nauczyciele klas 4-8, klas starszych, boją się o swój wizerunek, boją się, że staną się pośmiewiskiem internetu, że uczniowie wykorzystają lekcje online po to, żeby następnie wykorzystać wizerunek nauczyciela i go publicznie ośmieszyć. I wielu nauczycieli wprost powiedziało, że z tego powodu nie prowadzi w żadnej formie lekcji online, ani nie nagrywa, ani nie spotyka się z uczniami na Zoomie, Messengerze czy Skype'ie, ponieważ boi się takich właśnie konsekwencji. W tych pytaniach, kiedy pytaliśmy o to, jak można by pomóc nauczycielom, wielu wskazywało, że właśnie jedna platforma, że gdyby ministerstwo udostępniło jedną platformę wspólną dla wszystkich i jasno określiło zasady funkcjonowania edukacji zdalnej, i ona byłaby bezpieczna, to realizacja tego wyzwania byłaby dużo łatwiejsza. Ci nauczyciele, którzy pracują w szkołach, gdzie podjęto odgórną decyzję i zdecydowano się na jedno narzędzie, głównie to było G Suite lub Microsoft 365, mówili, że rzeczywiście ta edukacja zdalna przebiega dużo sprawniej niż w tych szkołach, gdzie każdy nauczyciel ma dowolność metod i w związku z tym dochodzi do sytuacji, że na przykład dzieci muszą mieć zeszyt oddzielny, w którym sobie zapisują, jaki nauczyciel korzysta z jakich metod edukacji zdalnej. Co po pandemii? Z jednej strony myślę, że wielu nauczycieli w pierwszej chwili odpowiedziałoby nigdy więcej edukacji zdalnej, to był koszmar, nie chcemy do tego wracać, ale jednak w badaniu, w wywiadach szczególnie zwracali uwagę, że są też jakby pewne korzyści, że obecna formuła edukacyjna właśnie może sprawdzać się w przypadku dzieci, które są na długich zwolnieniach, są nieobecne, że można wspierać koła przedmiotowe edukacją zdalną i na pewno jest to krok w kierunku jakby łączenia metod w przyszłości. Wyniki edukacji zdalnej. Ja widziałam tam na czacie, że pojawiło się pytanie o efektywność nauki. To może od razu na nie odpowiem przy tym slajdzie. Nie badaliśmy tego wprost, natomiast tak jak tutaj Państwo widzicie, zadaliśmy pytanie, czy według Ciebie po powrocie do szkoły uczniowie powinni ponownie przerobić materiał z okresu nauki zdalnej.
23% nauczycieli nie widzi potrzeby powtarzania materiału, co oznacza, że jakby są w stanie zweryfikować tą wiedzę, którą obecnie przekazują uczniom i jakby to, czy uczniowie ją rzeczywiście jakby ten materiał opanowują i jakby uważają, że ten proces idzie dobrze. 17% uważa, że ten materiał będzie trzeba powtórzyć w znacznej części, a 30% nie jest w stanie tego na ten moment stwierdzić. To są wyniki sprzed 2 tygodni, tak? Oznacza to, że być może z tych 30%, które nie są w stanie stwierdzić na ten moment, czy nie trzeba będzie powtarzać materiału, wielu nauczycieli zetknie się z tym, że po prostu ich 2 miesiące pracy właściwie poszło na marne. I rzeczywiście takie głosy się pojawiały, to znaczy pojawiały się głosy takie, że należy po prostu zakończyć rok szkolny i to, że on nadal trwa, jest po prostu absurdem i że powinno się zawiesić rok szkolny, przygotować ewentualnie ponownie podstawy programowe do edukacji zdalnej i wrócić, kiedy system będzie wydolny i przygotowany. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie za tę prezentację. Teraz kolejnym punktem dzisiejszego programu będą komentarze, więc znowu jeszcze do Marii i Ani wrócimy i do pytań do nich w kolejnym punkcie, więc spokojnie można je zadawać pytania na czacie. Za to teraz zaproszę do rozmowy Agatę Łuczyńską i Magdalenę Fac Sirkladze, więc poproszę sekundkę tutaj cierpliwości. Dzień dobry wszystkim. Olu, nie słychać cię, więc jeśli coś chciałaś powiedzieć, to... Jestem, tak, wyłączyłam głośnik. Chciałam powiedzieć, że Agata, jesteś już z nami, za to nie wiem, czy u Państwa też Maria została na ekranie. Jeżeli tak, to jakbyś mogła, Marysiu, wyłączyć po prostu kamerę, może to... O, widzę, że tutaj Magda druga też nam się znalazła. Szukam dalej. I zaraz jeszcze oddam głos Magdzie Biernat. Dobrze. Uwaga, obie Magdy, jakbyście mogły włączyć sobie kamerę i dźwięk, to wtedy będziemy mogły zacząć. O, jest Magda. Wciąż mamy tutaj Marysię. Magda, ale mogę ci oddać głos, prawda? To jest dobry moment.
Tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry i bardzo wszystkim dziękuję za udział w tej konferencji, w tej prezentacji badania. Tak jak wspomniał Alek Tarkowski, ja miałam przyjemność być kierowniczką tego badania, koordynować je. I na początku chciałam skorzystać z okazji i bardzo podziękować Annie Buchner i Marii Wierzbickiej za ogromną robotę, którą zrobiły, ale także wszystkim, którzy ze mną współpracowali przy tym badaniu i którzy bardzo mi pomogli. I chciałam kilka słów o wynikach tego badania właśnie z perspektywy Centrum Cyfrowego, bo jest to dla Centrum Cyfrowego badanie naprawdę bardzo ważne. Ono opisuje takie kluczowe problemy czy kluczowe zagadnienia, które trzeba właśnie uwzględnić, jeżeli chcemy budować taki system inkluzywny, mądry, dostosowany do potrzeb nauczycieli, dzieci i też rodziców, ten system edukacji zdalnej. I wyniki tego badania pokazują, że ten system edukacji zdalnej powinien opierać się na wielu wartościach, o których my w Centrum Cyfrowym sporo mówimy i na których staramy się budować nasze projekty edukacyjne. Słyszeliśmy, nasze badaczki opowiadały o tym, że nauczyciele mówili o współpracy, o wymianie wiedzy, o takim wzajemnym wspieraniu się jako takim jednym z czynników ułatwiających przygotowanie się do edukacji zdalnej czy adaptację do tych trudnych warunków, w których pracują. I to jest bardzo ważna rzecz również przy takiej ocenie swojego dobrostanu czy takiego stanu psychicznego, to znaczy ci nauczyciele, którzy częściej współpracowali pomiędzy sobą, po prostu są w lepszym stanie psychicznym w tej chwili. I to jest coś, na co bardzo chcieliśmy zwrócić uwagę, bo ta współpraca, to dzielenie się wiedzą jest po prostu jedną z najważniejszych wartości tej naszej otwartej edukacji. Myślę, że to też jest ważne, żeby wspomnieć, że część nauczycieli stwierdziła, że ten element edukacji zdalnej, właśnie ta współpraca, wymiana wiedzy, to jest coś, co nie powinno się skończyć wraz z powrotem dzieci do szkół, do tej edukacji tradycyjnej, tylko powinno po prostu zostać na dłużej. Drugą sprawą, na którą chciałam zwrócić uwagę, która jest też bardzo ważna z naszej perspektywy, to jest dostępność edukacji, jej przystosowanie do dzieci, które do uczniów, którzy mają specjalne potrzeby i taka pewnego rodzaju elastyczność też tej edukacji zdalnej. Z badania wiemy, że jeżeli nie rozwiążemy tych problemów, które składają się na wykluczenie cyfrowe, między innymi tych problemów właśnie sprzętowych i po stronie dzieci, ale też po stronie nauczycieli i też tych problemów infrastrukturalnych, o których wspominały nasze badaczki, czyli problemów z łączem internetowym, które są bardzo często wskazywane jako jeden z głównych problemów, no to taka edukacja może wręcz prowadzić do jeszcze większych nierówności niż nawet ta edukacja tradycyjna szkolna. Nie jest też niespodzianką, że kluczowe dla edukacji zdalnej, co też dobrze widać w tym raporcie, są kompetencje cyfrowe, ale tutaj właśnie kompetencje cyfrowe nauczycieli, uczniów, ale także rodziców. I to badanie bardzo dobrze pokazuje, że mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o kompetencje cyfrowe. Ale w tym kontekście też dla mnie niezwykle ciekawy jest ten paradoks, który wyszedł w naszym badaniu. To znaczy taki paradoks polegający na tym, że w tej sytuacji edukacji zdalnej to często nauczyciele, po których się tego zupełnie nie spodziewamy, stają się kimś w rodzaju takiego, można powiedzieć, doradcy IT dla rodziców i dla dzieci i oni uczą obsługi tych programów, z których korzystają, też ustawienia sprzętów na przykład dzieci i rodziców w domach. Jeszcze jedna sprawa, którą chciałam tutaj poruszyć, to jest ten dobrostan nauczycieli, to o czym dziewczyny badaczki wspominały na końcu. To jest naszym zdaniem jedna z najważniejszych kwestii i w takiej edukacji zdalnej, i w takiej edukacji tradycyjnej. I takie łączenie, takie zadbanie o dobrostan, o taką pozytywne emocje, o zadowolenie, o radość uczenia się i radość z nauczania i taką nauczanie w kategoriach przygody, traktowanie nauczania w kategoriach przygody, to jest coś, co dla nas jest też dużym priorytetem i dla nas jest priorytetem i o tym naprawdę nie powinniśmy zapominać. I ten dobrostan jakby nauczycieli i uczniów pielęgnować.
I ostatnia kwestia, która jest bardzo ważna z perspektywy Centrum Cyfrowego, to są kwestie związane z bezpieczeństwem, kwestie związane z jakimiś problemami prawnymi, które nauczyciele też sygnalizowali. To jest też obszar, w którym Centrum Cyfrowe od lat stara się nauczycielom pomagać, a tak jak widzieliśmy w tym badaniu, wiele nauczycieli ma wątpliwości, czy może prowadzić lekcje z wykorzystywaniem takich prywatnych narzędzi jak WhatsApp, tak? Czy może korzystać z narzędzi, w których regulaminie jest napisane, że są dostępne od 13 roku życia, a też różne kwestie związane z użytkowaniem swoich prywatnych komputerów i kwestiami tego, czy można gromadzić na nich dane uczniów i czy to jest zgodne po prostu z prawem. I to jest też jakby ważne, żeby nauczycieli w tym wspomagać, co staramy się robić, ale jak widać tego jest mało i dobrze byłoby im też w tym wspierać. I już kończę, takim optymistycznym akcentem chciałam zakończyć, to znaczy bardzo dla mnie zaskakujące i jakby takie budujące jest to, co wyszło w badaniu o tym, jak nauczyciele podchodzą do tych lekcji online, z jakim zaangażowaniem i z jaką odpowiedzialnością szybko uczą się nowych narzędzi i starają się, aby po prostu ci uczniowie, zapewnić tym uczniom jak największą dostępność, jakby jak najlepszą edukację zdalną, co też jest bardzo ważne w kontekście tej czasochłonności, o której wspominały nasze badaczki. No, to jest proces bardzo czasochłonny, a nauczyciele wchodzą w niego i próbują się do niego bardzo odpowiedzialnie dostosować. To tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. Może teraz oddam głos Agacie. Tak, dzięki Magdo za ten komentarz i przede wszystkim chciałam bardzo podziękować Centrum Cyfrowemu za zaproszenie nas do tego, żeby być partnerem tego badania. Ja z perspektywy Fundacji Szkoły z Klasą mogę powiedzieć kilka rzeczy, które są dla nas ważne i które się wyłaniają z tego badania, które też są bardzo spójne z tym, co my wiemy o polskich szkołach, o polskich nauczycielach. Też prowadziliśmy wiele rozmów i te wnioski są bardzo, bardzo spójne, więc też ogromne podziękowanie dla badaczek. Myślę, że kilka kwestii wymaga tutaj komentarza i zgadzam się z komentarzami Magdy, więc też postaram się nie powtarzać, ale przede wszystkim mi się wydaje, że na pierwszym miejscu należy docenić zaangażowanie nauczycieli i to, że oni nie tylko stanęli na wysokości zadania, ale też absolutnie przekroczyli to, co należy do ich normalnych obowiązków. I to jest jakiś taki zarówno wniosek bardzo pozytywny i mam nadzieję, że on będzie coraz bardziej pozytywny, że nauczyciele chcą się uczyć, potrafią to robić, starają się budować na tyle, na ile są w stanie relacje ze swoimi uczniami i tak naprawdę mimo trudności systemowych robią wszystko. No oczywiście to też ma swoją ciemną stronę, czyli brak być może odpowiedniego wsparcia dla nich i to warto zmieniać, ale na pewno na tym pozytywie, na tej sile nauczycieli, którzy nie załamali się, postarali się na tyle, na ile byli w stanie zapewnić uczniom dostęp do edukacji i być z nimi w tym procesie uczenia się, na pewno warto to docenić. Myślę, że drugą kwestią, która też dla nas w Fundacji Szkoła z Klasą jest istotna, to są relacje i umiejętność komunikacji. I myślę, że warto podkreślić, że wszyscy nauczyciele, wszystkie szkoły, z którymi rozmawialiśmy, które tutaj w badaniach też były, się wypowiadały, jeśli miały relacje wcześniej dobre nauczycieli między sobą, nauczycieli z dyrekcją, nauczycieli z uczniami, to ta edukacja zdalna szła dużo, dużo lepiej. I wydaje się, że te wypracowane wcześniej relacje rzutują nie tylko na czas edukacji zdalnej, ale w ogóle na przyszłość też i warto przede wszystkim o to zadbać. I że w edukacji chodzi o relacje, to wiemy wszyscy. Ważną rzeczą mi się wydaje, która też wyszła z badania i którą widać, to są wszystkie czynniki wspierające, które pomagają uczniom poradzić sobie z trudną sytuacją, z którą się teraz mierzą. To znaczy to, że mają z kimś porozmawiać. Tak banalna rzecz jak rodzic w domu czy nauczyciel, który ma trochę więcej czasu po to, żeby nie rozmawiać tylko o szkole, tylko żeby porozmawiać o emocjach.
I to jest, myślę, że wniosek dla nas na przyszłość, bo patrząc na szkołę, na te 45-minutowe lekcje, które znamy, w których czujemy się komfortowo, bo są bezpieczne, nawet jeśli mamy do nich jakieś zarzuty merytoryczne, to tego tak bardzo nie widać, jak w tej sytuacji chaosu i poczucia też zagrożenia. Więc myślę, że dla nas to też jest jakaś wskazówka, w ogóle dla instytucji zajmujących się edukacją, że ta kwestia nie tylko szkoły, ale też rodziny, czynników wspierających, takiego namysłu nad tym, co uczniowi poza tym, żeby mieć dobrego nauczyciela, jest potrzebne, żeby móc się uczyć sensownie i sprawnie, jest bardzo nam niezbędna. Myślę też, że w tym badaniu bardzo dobrze widać to, jak ten eksperyment, jak to nazwał Alek na początku, eksperyment edukacyjny, jak się zmienia w czasie. I bardzo było widać, że na samym początku, jak nauczyciele tylko trafili do domów i zaczęli prowadzić zdalną edukację, jak kwestia sprzętów, jak kwestia dostępności, jak kwestia narzędzi, czy w ogóle umiejętności takich podstawowych związanych z uczeniem się zdalnie, przysłaniała wszystko, a im dalej w las, im bardziej już wytwarzali sobie nauczyciele razem z uczniami pewne schematy, tym bardziej koncentrowali się na metodyce, na sposobie nauczania, na tym, czego uczyć i w jaki sposób, jak zadawać prace domowe, żeby oceniać w taki sensowny, nie wydmuszkowy sposób. I myślę, że to jest coś, co absolutnie możemy przenieść do naszej przyszłej pracy i my na pewno będziemy starać się to robić, więc to dla nas też jest jakieś bardzo ważne. I to, co się pojawiało też w badaniach o sensowności zadawanych zadań. Tu bardzo dobry cytat o informatyce, gdzie uczniowie nie potrafią założyć maila, i to jest jednak podstawowa kompetencja, którą powinni nabyć. I czyli nastawienie na taką praktyczność szkoły, która służy nam do rozwiązywania problemów codziennego życia, które te zadania dają nam poczucie sensu i celu i uczniom przede wszystkim też. Więc mi się wydaje, że to jest coś, z czym polska szkoła będzie musiała się zmierzyć i z czym powinna się mierzyć. Jeszcze raz podkreślę, z naszej perspektywy to badanie pokazuje ogromną, ogromną siłę nauczycieli i to jest najważniejszy dla mnie wniosek, że nauczyciele są siłą naszej edukacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy i teraz oddamy głos Magdzie z CEU. Witajcie, Magdalena Fac-Hitladze z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Badanie jest imponujące przede wszystkim ze względu na trudny czas, trudną dostępność respondentów, bo nauczyciele mówią, że są bardzo zajęci, tak? Więc wiem, że ta część jakościowa na pewno też od nich, nie tylko od Was, wymagała bardzo dużo pracy i z tego powodu bardzo dziękujemy jako Centrum Edukacji Obywatelskiej za Wasze zaangażowanie jako badaczek i skoordynowanie tego niełatwego procesu. Wiele ważnych wątków tutaj już padło, więc może ja, widząc trochę komentarze na czacie, chciałabym odnieść się do tego wątku, co dalej. To znaczy, wydaje mi się, że ten eksperyment społeczny nieuchronnie nam zafundowany przez rzeczywistość trochę stawia takie pytanie, to jakich kompetencji my chcielibyśmy uczyć? Czego powinna uczyć polska szkoła? I chodzi tu zarówno o kompetencje ucznia, jak i nauczyciela, tak? Czym powinna być edukacja? W sytuacji, kiedy zakończyliśmy, tak jak Agata mówiła, tą dyskusję, jakim narzędziem, tak, i pracować, właściwie pojawia się problem metakompetencji, to znaczy czego uczyć, jak uczyć uczenia się, jak oceniać pracę uczniów, troszkę jak dawać informację zwrotną, bo kiedy nauczyciel przestaje być tak, proces uczenia przestaje być tak widoczny jak w klasie, to rzeczywiście dawanie informacji zwrotnej, wskazówek, i praca na tych metakompetencjach wydaje się zupełnie fundamentalna. To, co jest dla mnie istotne też tak z perspektywy systemowej, to jak paradoksalnie dużo miejsca dla takiej innowacji edukacyjnej, czy jak duży wybór dla nauczyciela pozostawia system. Bo właściwie tam, gdzie nauczyciele byli w stanie, gdzie był silny lider, gdzie byli w stanie się
dobrze zorganizować, proces zadziałał stosunkowo sprawnie, tak? Więc no pewnie w dyskusji o edukacji, jak ją zmieniać, jak ją rozwijać, system jest istotny, ale tak naprawdę moim zdaniem to badanie pokazuje, że bardzo dużo można. To znaczy, jeśli się chce, jeśli w szkole znajdzie się sprawny lider, jeśli nauczyciel jest zaangażowany, widzi cele swojej pracy, reflektuje nad metodyką własnej pracy, to bardzo dużo może. No i oczywiście finalnie dobrostan nauczycieli, dobrostan uczniów. Myślę, że to jest też taki element, nad którym nieuchronnie przyjdzie nam się pochylić, jako tak naprawdę być może też takim metacel edukacji szkolnej w jakiejkolwiek formie. Super, bardzo dziękujemy za te komentarze. I ja teraz oddam głos Aleksandrze Czetwertyńskiej. Dobrze, dzięki wielkie. Ja niestety chwilowo nie mogę włączyć kamery, ale jestem tutaj. Została nam właściwie ostatnia część, a mianowicie pytania do badaczek, więc teraz znowu zrobimy pewną zamianę. Ja bardzo dziękuję Magdzie i Agacie za ten komentarz i też się bardzo cieszę, że wy byłyście z nami, że CEO i Szkoła z Klasą wspierały to badanie. Więc dzięki wielkie. I zaproszę z powrotem Marię i Anię do nas. I ponieważ też już nam się niestety, oczywiście, jak to bywa w życiu, kończy czas, to będę prosiła o bardzo taką krótką odpowiedź. Za to w międzyczasie zdążyłyśmy tutaj ustalić, że na pozostałe pytania odpowiemy po prostu na naszej stronie internetowej w blogpoście, więc mamy nadzieję, że żadne z pytań nam nie umknie. Czy Maria i Ania są z nami? Ania, jestem. Ania jest. Marysia mi tu pisze SMS-a, że jej nie ma. Ja rozumiem, że ma jakiś problem. Tak, ona też mi się tutaj zawiesiła. Dobrze, no niestety trochę właśnie czas nas tu goni, więc przejdziemy do pytania. Mam też pytanie do Magdy, więc mam nadzieję, że tam się uda rozwiązać. Ja się teraz tutaj też wyłączę i postaram się Marysi pomóc. Więc jeżeli chodzi o pytanie, zacznę właśnie od tego pytania, które chciałabym skierować do Magdy. Tutaj dużo pytań padło dotyczących tego, w jaki sposób organizacje pozarządowe mogłyby wspierać nauczycieli, czy przez dzięki temu badaniu udało się zauważyć jakieś pola współpracy i też pytanie, które jakoś mnie tutaj wyjątkowo poruszyło, mianowicie jak można wesprzeć i podziękować nauczycielom za ich pracę w tym trudnym czasie. Tak, to są bardzo ważne i bardzo dobre pytania. Można na podstawie tego badania, myślę, że można powiedzieć, że to wsparcie może się odbywać po prostu na wielu płaszczyznach. Myślę, że bardzo ważne podziękowanie dla nauczycieli to jest naprawdę zadbanie o ich taki well-being, nie wymaganie od nich naprawdę w tej ogromnie trudnej sytuacji zbyt dużo. Oni i tak, widzieliśmy to w badaniu, robią niesamowicie ogromnie dużą pracę. I wiem, że wiele organizacji, między innymi nasi partnerzy, Szkoła z Klasą, ale też Centralną Technologii, my też próbujemy, jakby prowadzą takie badania, takie działania, które mają na celu właśnie zadbanie o ten well-being, czyli ten dobrostan nauczycieli. I myślę, że to są bardzo dobre działania. I z tego badania
wyłania się właśnie taka ogromna potrzeba zadbania po prostu o ten komfort psychiczny nauczycieli w tym czasie. My również w Centrum Cyfrowym przygotowaliśmy w podziękowaniu za tą ich ogromną pracę nauczycieli taki pakiet well-being, w którym mówimy, jak mogą lepiej spędzać swój wolny czas, jak mogą się rozerwać, co mogą zrobić dla siebie i dlaczego nie warto może czasami robić wszystkiego na 100%, tylko też po prostu zadbać o swój komfort psychiczny. Myślę, że druga taka rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna, to są różne szkolenia, webinary. My w Centrum Cyfrowym, wiem, że też wiele organizacji, które zajmują się edukacją, również nasi partnerzy, organizują bardzo dużo takich webinarów, szkoleń, które są niesamowicie popularne. Potrafi na nie zapisać się ponad 1000 osób, co jest tego nigdy nie widzieliśmy przed początkiem tej edukacji zdalnej. I te webinary tak naprawdę widać było w badaniu, one potrzeby są ogromne, tak? To są potrzeby prawne, to są potrzeby narzędziowe, to są potrzeby związane z materiałami też, z których nauczyciele mogą korzystać. Myślę też, że to bardzo dobrze się też w tych pytaniach otwartych w badaniu pojawiło. Ci nauczyciele może czasami nie potrzebują bardzo skomplikowanych rzeczy, tylko na przykład zestaw materiałów, z których mogą korzystać. To też się pojawiło, że po prostu nie wiedzą, skąd brać dobre materiały do nauki online i wystarczy po prostu zrobienie jakiegoś zestawienia, ale rzeczywiście tutaj sposób dotarcia jest bardzo ważne, to znaczy, żeby to dotarło do tych wszystkich nauczycieli, również z mniejszych miejscowości. I na koniec chciałam powiedzieć tutaj współpracy, która jest bardzo ważna, to znaczy mi się wydaje, że takie projekty, które opierają się i je gdzieś tam promują i jakby uczą nauczycieli współpracować, są super ważne i to jest też jeden z takich wartości, które właśnie w Centrum Cyfrowym, na której w Centrum Cyfrowym staramy się budować różne projekty edukacyjne. Na tej wartości opiera się między innymi nasz spółek, Spółdzielnia Otwartej Edukacji, którą prowadzi u nas Aleksandra Czetwertyńska i Katarzyna Werner. I to chyba tyle, żeby nie przedłużać. Dzięki wielkie za tę odpowiedź i za wspomnienie spółedu. Zawsze chętnie o spółedzie opowiadamy. Drugie pytanie, które chciałabym tutaj do Ani skierować, niestety Marysia ma problem z łączem, więc mam nadzieję, że jestem pewna, że Ania może odpowiedzieć na pytanie. Tutaj się dużo pojawiało pytań dotyczących współpracy z rodzicami. Czy gdzieś się pojawiały jakieś dobre praktyki w tych wywiadach? Czy było coś, co pomagało w tej współpracy z rodzicami? I czy gdzieś jeszcze jakieś takie sytuacje trudne czy napięcia, oprócz tych, o których już mówiłyście, się pojawiały? No więc już odpowiadam, postaram się to połączyć też z odpowiedzią na pytanie, jak można podziękować rodzicom i na pytanie, czy nauczyciele zaangażowani nie będą wykorzystywani przez system edukacyjny. Więc biorąc pod uwagę to perspektywę ucznia i to, że jego jakby dobro jest najważniejsze, to z perspektywy komunikacji z rodzicami sprawdzoną praktyką było niestety różnicowanie sposobów komunikacji. To znaczy część rodziców ze względu na ograniczenia związane ze sytuacją domową, zawodową nie jest w stanie w jakimś kanale komunikacji uczestniczyć i wtedy korzystają z innej. No i nauczyciele o tym pisali, ale też mówili w wywiadach, że po prostu najbardziej niestety, co jest dla nich obciążające czasowo, sprawdza im się to po prostu różnicowanie tych kanałów kontaktu i współpracy z rodzicami, no bo po prostu uczniowie i ich sytuacje są różne. I to jest taka rzecz, która dlatego myślę, że jakby jest i mówili o tym nauczyciele w trakcie wywiadów, tak, oni się tego boją. To znaczy, to jest zagrożenie, że rodzice, zwłaszcza ci nadgorliwi, którzy na przykład mają sporo czasu, żeby zadbać o swojego jedynaka, żeby teraz po prostu przerabiał materiał i wiedzieć dokładnie, co tam się wydarzyło na każdej lekcji w szkole, po zakończeniu tej sytuacji, mając na przykład Messenger, numer telefonu często prywatny nauczyciela,
będą mieli poczucie, że nadal mogą z tych kanałów komunikacji korzystać. W związku z tym myślę, że najlepszym podziękowaniem dla nauczycieli będzie to, żeby nie nadużywać ich otwarcia na tą sytuację w momencie, w którym ta sytuacja trudna się zakończy. I na przykład w momencie, w którym twoje dziecko nie do końca dobrze zapisało albo zrozumiało, co ma zadane, to nie dzwoń i nie dopytuj nauczyciela w sytuacji normalnej, tylko wytłumacz dziecku, dlaczego to tak ważne, żeby samo dbało o swoje sprawy. Więc myślę, że to po prostu jest naprawdę taka ważna kwestia i szczerze mówiąc już tak absolutnie osobiście, moim zdaniem to jest kluczowa rola też liderów w danych placówkach edukacyjnych. To jest rola dyrektorów, żeby też dali jasny komunikat, jak w tej chwili, w momencie, w którym się to skończy, to powinno wyglądać. No i absolutnie chcę też podbić pomysł tego, że powinno, bardzo ważne jest to, żeby byli tacy specjaliści od IT i od e-learningu w szkołach, bo to jest rzecz, o której tutaj nie do końca może to wybrzmiało, bo zaledwie o tym wspominałyśmy, akurat wspominała o tym Marysia, że to jest zupełnie oddzielna nauka o tym, jak uczyć kogoś korzystania z takich narzędzi. Nikt nie został tego nauczony, a to jest rzecz, którą po prostu niektórzy wiedzą i niektórym jest to łatwiej, po prostu wiedzą, jak to zrobić, więc im łatwo to idzie i wydaje mi się, że to po prostu jest bardzo ważne, żeby były takie osoby, które za to odpowiadają. Powiem tylko, że w niektórych przypadkach, gdzie jakby był taki lider, który był wyłoniony na przykład spośród nauczycieli, były też szkoły, w których umiano im podziękować, to znaczy na przykład dziękowali nauczyciele, którzy wcześniej jako starsi i bardziej na przykład zaangażowani stażem uchodzili za tych wyżej w drabinie kapitału symbolicznego w danej szkole, umieli podziękować i dostrzec, że w tej sytuacji to nie oni mieli te kluczowe kompetencje i to oni musieli prosić o wsparcie i takie proste słowo dziękuję od starszych kolegów i koleżanek było bardzo cenne. A druga rzecz, no były jakby przykłady dyrektorów, którzy wprost dziękowali, dając nawet premię takim osobom, które ten proces edukacji zdalnej postawiły. Ale myślę, że naprawdę zwykłe słowo dziękuję jest też absolutnie odpowiednie w tym momencie i mile widziane. Dzięki wielkie za tę odpowiedź. Ja jeszcze tak skomentuję na szybciutko przy okazji to, co się dzieje na naszym czacie, że oprócz prezentacji badania widzę, że tutaj nastąpiła wielka wymiana dobrych linków i to jest taka dodatkowa korzyść z tego spotkania. Dzięki Aniu, dzięki też Marysiu. Mam nadzieję, że nas słyszysz pomimo tego, że się zawiesiłaś. I na sam już koniec oddaję głos Alkowi, który mam nadzieję, że jest z nami i się z nami wszystkimi pożegna. Nasza telekonferencja dobiega końca. Dziękujemy Państwu bardzo za udział. Ja sam czuję lekki niedosyt dyskusji, choć i tak wydaje mi się, że udało nam się zaadresować część wątków. Ola słusznie powiedziała, że dobrze, że po prostu ta dyskusja toczyła się na czacie. Niemniej mam nadzieję, że będziemy tą rozmowę na podstawie badań kontynuować. Myślę, że jeszcze jedna bardzo dobra rzecz, która teraz się dzieje, to że teraz w czasie pandemii jest też czas współpracy. Widzimy, jak wiele zawiązuje się nowych inicjatyw, jak dużo więcej jest gotowości do działania razem. Tu też jakoś nas ta sytuacja zbliżyła. Ja bardzo mam nadzieję, że znajdziemy więcej przestrzeni do rozmawiania o badaniach. Wiem, że szereg różnych inicjatyw badawczych się toczy równolegle. Jesteśmy bardzo otwarci na rozmowę o tym. No i na budowaniu na wynikach tych badań bardzo wierzymy, że badania służą temu, żeby lepiej realizować działania praktyczne, w tym wypadku wspierające edukację. Ja chciałem bardzo podziękować Olu Tobie za poprowadzenie technicznie tego webinaru. Ola na co dzień robi u nas świetne
świetną robotę, realizując duże projekty edukacyjne, a tu wykazała się jako pani sterująca clickbaitingiem, więc jest dzisiaj ważną kompetencją cyfrową. Więc wielkie dzięki. Raport jest już dostępny online. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nim. Będziemy wdzięczni za wszelki feedback, wszelkie uwagi i wszelkie też pomysły, jak razem kontynuować takie badania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.